Wiesz już, co to jest ciąg monotoniczny. W tym filmie omówimy monotoniczność ciągów geometrycznych. Spójrz na jeden z nich. Jest to ciąg geometryczny, bo każdy kolejny wyraz jest dwa razy większy od poprzedniego. Zapiszmy to. Iloraz tego ciągu, czyli q, to 2. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że wyraz pierwszy, czyli a1, wynosi 2. Co możemy powiedzieć o monotoniczności tego ciągu? Każdy kolejny wyraz jest większy od poprzedniego, więc jest to ciąg rosnący. Jak myślisz, co ma wpływ na monotoniczność ciągu geometrycznego? By się tego dowiedzieć, zmieńmy w naszym ciągu któryś parametr i zobaczmy, jak to wpłynie na monotoniczność. Na początek zostawmy bez zmian iloraz ciągu, czyli 2. Zmieńmy jednak znak w pierwszym wyrazie. Co otrzymamy? Nasz nowy ciąg będzie składać się z wyrazów minus –2, minus –4, minus –8, minus –16 i tak dalej. Jak widzisz, nie tylko pierwszy, ale wszystkie pozostałe wyrazy są ujemne. A jak jest z monotonicznością tego ciągu? Jest to ciąg malejący, ponieważ minus –2 jest większe od minus –4, a minus –4 jest większe od minus –8. Każdy następny wyraz jest dwukrotnie mniejszy od poprzedniego. Możemy zatem wyciągnąć wniosek, że na monotoniczność ciągu geometrycznego ma wpływ znak pierwszego wyrazu. Sprawdźmy teraz, jak na monotoniczność ciągu wpływa wartość jego ilorazu. Czy mnożąc dowolne dwie liczby dodatnie zawsze otrzymamy wynik większy od każdej z tych liczb? Oczywiście, że nie. Jeśli przynajmniej jedna z naszych liczb będzie mniejsza od jedności, to wynik będzie mniejszy od większego z czynników. Na przykład 2 razy 1 piąta to 2 piąte, a to mniej niż 2. Podobnie 1 druga razy 1 trzecia daje nam 1 szóstą, a 1 szósta jest mniejsza i od 1 trzeciej i od 1 drugiej. Jak można zastosować tę informację do ciągów geometrycznych? Oto przykład. Weźmy a1 równa się 1 piąta i q równa się 1 druga. Nasz ciąg będzie wyglądać następująco. 1 piąta. 1 piąta razy 1 druga, czyli 1 dziesiąta. 1 dziesiąta razy 1 druga, czyli 1 dwudziesta. Kolejnym wyrazem będzie 1 czterdziesta, a potem 1 osiemdziesiąta i tak dalej. Zauważ, że kolejne wyrazy ciągu maleją. Jak myślisz? Czy monotoniczność się zmieni, jeśli zwiększymy pierwszy wyraz? Zastanów się. Jeśli nawet pierwszy wyraz będzie wynosił np. 100, to drugim będzie już tylko 50, bo 100 razy 1 druga, czyli połowa ze 100 to 50. Trzeci wyraz to 25. Czwarty to już tylko 12 i pół. W takim ciągu wyrazy też maleją. Jak widzisz, jeśli pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest dodatni, a iloraz mieści się w przedziale od 0 do 1, to ciąg jest zawsze malejący. A czy potrafisz samodzielnie określić monotoniczność ciągu, w którym iloraz nadal jest z przedziału od 0 do 1, ale pierwszy wyraz jest ujemny? Taki ciąg będzie rosnący. Sprawdźmy to na przykładzie ciągu o pierwszym wyrazie równym minus 1 i q równym 1 drugiej. Jego wyrazy to kolejno. 1, minus 1 minus druga, minus 1 czwarta, minus 1 ósma, minus 1 szesnasta i tak dalej. Wszystkie wyrazy są ujemne, ale coraz bliżej 0. Więc rosną. Mamy ciąg rosnący. Wiesz już, że na monotoniczność ma wpływ znak pierwszego wyrazu. Rozpatrywaliśmy też ciągi ze względu na różne wartości Q i wiemy, że to nie koniec.